Now, son, don't touch that cactus. You're dead to me. Siemanko, ja jestem doktor, a dzisiaj zagram sobie w Prison Architect. Mam nadzieję, że wam się spodoba, bo mi się bardzo gra spodobała. Na początku nie mamy zbyt wielu rzeczy do wybrania. Wybieramy po prostu rozmiar pola, na którym robimy swoje więzienie i Fog of War, czyli po prostu tutaj jakby każdy, który grał w gry strategiczne, wie, o co chodzi. I Continuous Intake, to jest, że co jakiś czas różna ilość więźniów do ciebie przybywa i nie możesz ich odwołać w żaden sposób. Dobrze, więc załóżmy sobie, no niech będzie ten large. I pierwszą rzeczą, jaką w ogóle robimy, to jest, tak, tak wygląda pod sam początek. Tu mamy dwie rzeczy. Garbage, czyli no śmietnisko, i delivers. Tutaj będą wszystkie rzeczy, które po prostu będą przywodzić się tymi właśnie ciężarówkami. I pierwszą rzeczą, jaką w ogóle robimy, to jest tak. Bierzemy materials. Mamy podłogę, murki, itp. Pierwsze rzecz, jaką robimy, jest zrobienie płotu. On będzie miał, no załóżmy, 50 na 50. Już potem nie trzeba było tego budować, najwyżej się potem już dobuduje. Robimy coś takiego. Cyk, 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 50 na 50. Łączymy całość. I jak widzimy, tutaj przybyli nasi budownicy. I zaczynają normalnie robotę. Ja to trochę przyspieszę, żeby tutaj więcej, żeby to trochę szybciej zaszło. Tutaj właśnie przyjeżdżają nasze przedmioty, którymi będą się zajmować. I tak, oni niech budują sobie ten płot, ja im nie przeszkadzam. I w tym momencie robimy coś takiego. Bierzemy fundamenty. Cyk. I robimy, no tak, na właśnie szerokość tego punktu. No pokój, no zwykły pokój. Z jednej strony i ze strony drugiej. Takie same, żeby były. 8 na 13, 8 na 13. I robimy parę zabezpieczeń, które bardzo się przydadzą. Żeby nam po prostu nikt nie wyleciał z tego więzienia za szybko. Robimy coś takiego. Tutaj będzie płot, tutaj będzie brama. I to samo robimy z tej strony. Żeby po prostu jak najtrudniej było więźniom uciec z tego więzienia. Tutaj właśnie widać, robota się robi. Trochę właśnie przyspieszyłem czas, żeby to trochę szybciej zeszło. I za każdym razem, kiedy budujemy fundamenty, muszą być drzwi albo przejście. Więc po prostu stawiamy drzwi tu i tu. Zwykłe drzwi. Tutaj nie będę zbytnio wzmacniać to, bo tu będzie pewnie kuchnia czy coś w tym stylu zrobimy. I tu robimy wzmocnione drzwi jail doors. To samo robimy też tu. Widzicie, wszystko się tu buduje, drzwi są wstawione tu, tu zaraz będą wstawione. Płot się robi dalej. Tym płotem w ogóle się na razie nie zajmujemy. Kiedy będzie zrobiony, to będzie zrobiony. I tak, widzicie, pyk, zrobiło się. Jeden budynek mamy zrobiony. I teraz, załóżmy, że to będzie kuchnia. Wybieramy rooms. I na przykład właśnie kitchen. Zaznaczamy w ten sposób. Ten pokój jest kuchnią. Kiedy najeżdżamy, widzimy, co jest potrzebne w tej kuchni. Czyli będzie potrzebna na pewno dwa tutaj piekarniki. Chyba tak to się tłumaczy, piekarniki. Dwie lodówki i do mycia naczyń itp. Tutaj musimy wstawić jeszcze. Widzicie, tutaj wszystko jest. I teraz jeszcze jedna rzecz. Naciskamy na bank. I tutaj mamy jakby misje, za które dostajemy pieniądze, żeby móc po prostu je zrobić. Na początku wybieramy tą misję. Tu musimy po prostu stworzyć dobrze działające więzienie, znaczy, no, same te jakby najważniejsze rzeczy w więzieniu. I jeszcze jedną rzecz zrobić, żeby po prostu szybciej biegali nam tutaj. No, to coś takiego. Widzicie, tutaj się cały czas to robi. Tutaj właśnie, zaraz będą, o, właśnie lampki podłączają. I jest druga, no, może nawet najważniejsza rzecz w całej grze. Musimy zrobić coś takiego. Mały pokoik, no, załóżmy, no, 8 na 8. Niech będzie 8 na 8. Robimy zwykłe drzwi. I robimy sobie tutaj na przykład właśnie... bierzemy utilities i tu mamy dwie rzeczy. Power station, ono będzie dostarczać prąd do naszego całego jakby więzienia. I water pump station, czyli po prostu będzie dostarczało wody do całego więzienia.
I robimy coś takiego. Cyk. I cyk. O, coś takiego. Po prostu robimy tak, żeby w każdym budynku dołączony było właśnie prąd był dołączony. Jeśli mam te dwie rzeczy zrobione, tu zrobię, mam taki pomysł, żeby zrobić dwa... No, dwa razy office zrobię. To będzie 6. 6 na 5, 6 na 5. Tu zrobię jeszcze tak, żeby to... O, tak. Każdy będzie miał swój. Tutaj mamy kuchnię. I teraz rzecz, która na początku jest niezbędna. Czyli... Mówię... Nie, tego nawet nie trzeba dużego robić. Gdzie by to... Bo mam pomysł, żeby to zrobić więzienie w stylu L. Z tej strony będą cele, z tej strony będą te wszystkie inne budynki. Czyli zrobię gdzieś to, załóżmy. No, tak zróbmy. I to będzie pokój, w którym będą przechowywani więźniowie, którzy nie mają celi jeszcze, a przyjechali już do więzienia. To się nazywa dokładnie holding cell. I bierzemy, wkładamy tutaj jail doors. O, właśnie, skończyło nam się tutaj power station. Drzwi są? Są drzwi. A, jeszcze dwie rzeczy. A, dobra. Od razu podłączymy rury. I tutaj w rurach jest jedna ważna rzecz. Grube rury puszczamy tylko pod budynkami itp., w której nie ma więźniów. Gdyż przez te rury mogą więźniowie uciec później. Więc robię to o tak i puszczam na przykład tu. Może nie do wyjścia, bo tak czy siak może się trafić, że uciekną. I wtedy się będzie po prostu główny strumień wody wydostawał, a małymi po prostu puścimy resztę, żeby to wszystko było ładnie. Teraz tak, mamy 47 tysięcy, co jest naprawdę dużo. Właśnie skończyli płot, czyli mamy już tu zabezpieczone wsio w pariatkie. I teraz robimy... co jeszcze musimy zrobić? Yard. No to zrobimy to potem. Na razie zrobimy jadalnię. Jadalnię walniemy. Dobra, zrobimy taki bajer, że puścimy tutaj jeszcze. O, tak. No, załóżmy na razie dotąd. Puścimy, żeby po prostu szybciej łaziły. Dróżkę. Z tej strony nie trzeba na razie nic robić. I puść. I zrobimy jadalnię. No, nawet. Tutaj, możemy ją potem powiększyć, to nie ma żadnego problemu. Nie, może jednak nie. Może to zły pomysł. Robimy naprzeciwko. Coś... takiego, taki rozmiar. I zrobimy jeszcze dodatkowo... prysznicę. Tak, tak, tak. Prysznice będą trochę dłuższe. No, zrobimy nawet o tak. Robimy tutaj drzwi, które można nawet zwykłe zrobić, to samo możemy tutaj zrobić. Tak. Nie, tutaj zrobię holding cell, tutaj zrobię jadalnię, a tutaj zrobię prysznic, tak, tak będzie najlepiej. Tutaj coś buduję jeszcze? Nie, dobra. Jak się budują, to wszystko biega ładnie, pięknie. Robotnicy budują, jak widzicie, linię energetyczną i wodną. Wszystko jest ładnie robione. Do przyjazdu pierwszych mamy jeszcze 17 godzin. Widzicie, że czas trochę szybciej leci. Zaraz tutaj prąd będzie podłączony. Tylko jeszcze został jeden rzut do podłączenia. I właśnie, kiedy widzimy tutaj czerwony taki pasek, jeśli dochodzi on do końca, po prostu generator się wyłącza, bo nie wytrzymuje jakby już przeciążenia. Czyli dostawiamy, na początku dostawię 3 kapacitory, nie wiem co to jest, takie mini generatorki, które po prostu zwiększają moc naszego głównego generatora. I teraz to wszystko ładnie działa, tutaj musimy tylko prąd puścić. Tak, 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 zrobimy trochę świateł, żeby to tak łyso nie wyglądało w nocy, żeby nie musieli z latarkami wszyscy chodzić. Cyk, 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 to ładnie wygląda, ładnie, ładnie. Rurki puszczają. Podłoga się robi. Dobra, jaki następny pokój musimy zrobić? Dobra, zróbmy yard. Czy
czyli plac, na którym w wolnych chwilach będą po prostu więźniowie się trzymać, łazić tam itp. Zróbmy to tu. To miał być, a to miała być jadalnia, czyli kantin. To tak, i teraz w kantynie najważniejszą rzeczą jest serving table, na którym po prostu całe te nasze, kurwa, całe to jedzenie będzie po prostu wkładane, z który, i z tego będą więźniowie brać to wszystko. I tak, to. I teraz po prostu, żeby więźniowie mogli usiąść itp., robimy tak. Ławeczki. Ławeczkę. Teraz zmieści się tu? Nie zmieści się. To tak, czy jak zrobimy? O tak zrobimy. Na razie nie musimy dużo miejsca tutaj. Albo nie zrobimy tak. Stop. Trzeba drzwi trochę zabrać. Zrobimy to tak. Table. Table. I z drugiej strony to samo. Autosaving. No, no, no. I robimy to tak. To za chwilę będzie stworzone. Tu zaraz te wszystkie office zrobimy. Teraz robimy prysznic. Zakładamy tutaj z... Gdzie to jest? Shower. Robimy to w ten sposób. To są prysznice. I teraz tak, shower heads. I ciśniemy po całej długości ścian, odwracając je, żeby ładnie to wyglądało. O Jezu, to nie wyszło. To i to. I teraz drugą ważną rzeczą, jeśli nie chcemy, żeby nam się to całość po prostu wylewało za ten budynek, robimy odpływ. Przy tym odpływie po prostu nie będzie się stąd nic wylewać. Lepiej cały pokój tym zawalić, bo czasami tak czy siak się wylewa to całość. Więc mamy to. Tutaj rurę jest puszczona najgorzej. Mam nadzieję, że nikt nam nie ucieknie. I czy padł? Tak, padł generator. Włączamy go z powrotem i prąd ładnie zasila już pomieszczenia. Teraz tylko w jedno miejsce musimy puścić prąd. I tym miejscem jest ten budynek, czyli łapiemy cyk. Puszczamy gdzieś na środek budynku. To wszystko działa ładnie. Teraz robimy pompy i puszczamy wodę w ten sposób. Cyk, 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 cyk. I dotąd. No, tak będzie dobrze. I zaraz, które to jest kuchnia? Tu jest kuchnia. I teraz jeszcze puścimy do kuchni jedną rurę, żeby zlew nam działał, żeby można było myć naczynia. Zaraz, to miało być shower, canteen i... A, okej. Okay. To będzie miejsce, gdzie będą przechowywani więźniowie, więc muszę zamienić drzwi. Wezmę je, odmontuję i wstawię jeszcze raz. No, szybko, szybko, szybko. Odmontowywać mi je. Mamy jeszcze 13 godzin. Nie, wyrobi mi się na luzie. No, odmontować mi to. Oh. Dobra, zostawmy to na razie. Robimy... holding cell. I tak samo jak w jadalni robimy ławeczki, żeby po prostu mieli na czym siedzieć nasi więźniowie. Te ławeczki i toalety. Toalety są drugą ważną rzeczą. I myślę, że... i tutaj w office wstawiamy tak, finning gabinet. To tutaj dla takiej coś z notatkami, wiadomo. Tutaj i tutaj stawiamy tak samo, żeby to ładnie wyglądało. I bierzemy po jednym krzesełku w każdym. Tutaj będą mieli pracować jacyś tam ważni zarządcy itp. Na przykład wezmę Wardena, jest jakby ten główny pan. On tutaj ma swój gabinet, tak, tak, tak. I tutaj mamy do wyboru drzewko. Jak widzicie, każdy on do tych początkowych jest najważniejszy. A potem na przykład ten już leci tutaj ze sprzątaczem, tutaj trawą się opiekuje, facet, no i tak dalej. Na razie dla nas najważniejsze jest chyba Healthy, pani pielęgniarka, na razie by się przydała. I myślę, że widzimy się za chwilę, kiedy już to wszystko będzie zbudowane, ładnie, żeby już tego nie przedłużać. Dobrze, jak widzimy, tutaj mamy wszystko już poobudowane, wszystko działa. Przyjazd naszych więźniów będzie za godzinę 20, więc teraz najważniejszą rzeczą dla nas jest... musimy zatrudnić dwóch kucharzy,
Tutaj właśnie mieliśmy tu misję i dwóch, co najmniej dwóch guardów. Ja dla bezpieczeństwa zatrudnię czterech od razu. Trzech niestety, ale budżet mi się wykończył. Dzienny. Tak, oni po prostu, wiadomo, będą transportować ich do celi, właśnie tej holding cell. A kucharze robią to, co robią, czyli gotują. Będą sobie lecieć tutaj, będą jedli wszyscy. Oni także otwierają te wszystkie... Oj, zapomniałem drzwi wstawić. Drzwi, dobra. Oni właśnie będą tutaj wszystko pilnować. Ten pan właśnie wynalazł nam medyka. Widzimy, jest medyk. Tutaj by się, jeszcze nam się przyda mental health. To też zrobimy. Będzie po prostu widać, kiedy będziemy mieli psychologa, będzie po prostu widać potrzeby naszych więźniów. Dobra, 48 minut. I myślę, że zaraz zakończymy ten odcinek. Tylko niech pokażę, jak tutaj transportują naszych więźniów do cel. Światło są powsadzane. Cała łączność jest zrobiona. Tutaj wszystko, jak widzimy, jest podłączone do wody. Tylko chyba parę pryszniców nie stworzyłem. Ale to nic strasznego. Tu i tu chyba, tak? Tak. Dobra, 30 minut. Tutaj właśnie, jak widzicie, podzieliły się właśnie czerwony pasek. Podzielił się na 4 i zrobiło się z niego jakby, no, 1/4, załóżmy, 2/4. Całej mocy, którą zużywał. A, jeszcze zróbmy jedną rzecz, żeby po prostu nam się potem łatwiej pracowało. I tu będzie storage. Czyli miejsce, gdzie będą przechowywane wszystkie te rzeczy, którymi będziemy budować. Zróbmy to na przykład tutaj. To będzie takie miejsce po prostu. Jest to u góry, teraz będzie pewnie górę zapełniać całą w następnych rzeczach. Tutaj pan działa nad psychologiem. Kucharze łażą na razie, bo nie mają co robić. I tutaj, właśnie, tutaj mamy grafik, co więźniowie robią w danym czasie. Tym się zajmiemy w następnym odcinku, bo na razie to nie przydało się. Tutaj mamy właśnie te misje, prace, które właśnie robią, więźniów i cały personel, który tam mamy. Dobrze, 3 minutki, 2 i 1. Jadą. Naszych pierwszych 8 więźniów jedzie, tutaj mamy za co sieć. Rioting, napad jakiś, kradzież, coś z dami miał, to samo, porwanie, no czyli tak, pobożałem mu chyba. Jeszcze nie ma, to są właśnie normalni więźniowie, kategoria normalni. Potem będą się trafiać więźniowie, którzy są w kategorii niebezpieczni lub coś w tym stylu. Potem będziemy musieli stworzyć krzesło, na przykład elektryczne, dla osób, które mają karę śmierci itp. Musimy jakby po prostu im jak najbardziej umilić tutaj pobyt, czy umilić. Musimy umilić, no, o to chodzi. I w tym momencie mam nadzieję, że moi tutaj szczają, że trzeba ich wziąć i przenieść tu, tak? Będą otwierać i łapią i prowadzą właśnie do holding cell, w której będą w tym momencie się na razie znajdywać wszyscy więźniowie. Więc ja na razie się z wami żegnam i cześć!